to jest dobry dzień dla Sopotu, dla Telewizji Polskiej, dla widzów Telewizji Polskiej i dla mediów publicznych, no bo jest z nami też Polskie Radio. My bardzo często zastanawiamy się, mówiąc o mediach publicznych, bardzo często mówimy o pojęciu misja. Czym jest ta misja i często ciężko nam to jakoś zwizualizować. No to właśnie teatr telewizji, największa scena teatralna w Polsce, jest jednym z kluczowych elementów tej misji mediów publicznych i bardzo się cieszymy, że wracamy do Sopotu, że to będzie wielkie święto polskiej kultury, nie tylko teatru, ale polskiej kultury. Dla mnie jest to szczególna sprawa, ponieważ wielu znakomitych twórców przez 8 lat omijało Telewizję Polską szerokim łukiem. Bardzo często na życzenie Telewizji Polskiej. Teraz, kiedy ci ludzie wracają, i to mówię o tak wybitnych postaciach jak Janusz Gajos, jak Daniel Olbryski, Andrzej Seweryn, i oni mówią mi, że nie było nas tu przez 8 lat, to ja się zastanawiam, to kto tu był. No więc teraz to jest miejsce dla tych wszystkich wspaniałych artystów, nie tylko tych, których wymieniłem, młodych artystów, nowego pokolenia. Chcemy, żeby oni siali ferment, żeby zmuszali społeczeństwo do dyskusji, żeby też młodzież, to co padało na konferencji, odciągali trochę ze świata smartfonów, sieci i tak dalej, żeby tu pojawiały się wartościowe treści, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj jest taki pierwszy drobny kroczek, malutki kroczek na tej drodze do odbudowy teatru telewizji i kultury w Telewizji Polskiej. Chcemy nagrodzić dwie wielkie osobistości. Nie wiem, czy powinienem powiedzieć, ale powiem. Jerzy Antczak i Olga Lipińska za całokształt, dorobek pracy twórczej, także na rzecz teatru telewizji. Mamy mnóstwo sygnałów, że bardzo wielu twórców chce tutaj przyjechać, także od władz Sopotu i pracowników publicznego radia, publicznej telewizji, którzy mówią, że po prostu tego bardzo brakowało tutaj w mieście, bo to jest trochę tak, jakby Festiwal Opolski próbował przenieść do Koszalina na przykład, tak? Więc zapraszam w ostatni weekend czerwca do Sopotu. Myślę, że wiele, wiele wspaniałych osób, wiele wspaniałych wydarzeń i wielkie święto polskiej kultury.